Cześć, miałam Wam pokazać, jeżeli robiłabym jakiś deser, o którym mówiłam ostatnio i robię go właśnie. Zrobiłam takie batoniki twarogowe. Tutaj jest 200 gramów sera, chyba 30 gramów masła i 30 gramów wiórków kokosowych. Czyli w sumie tak można łatwo zapamiętać, 30, 30 i 200. I to się po prostu rozpuszcza masło. Ja sobie tutaj rozpuściłam troszkę więcej. Dosypuje się wiórków, wydaje się ser, robi się z tego taką papkę, z tej papki się formuje batoniki i to się wkłada na 15 minut do zamrażarki. Można w tym czasie sobie rozpuścić 70 gramów gorzkiej czekolady w łyżce oleju, tam jest w przepisie. Natomiast ja sobie rozpuściłam więcej masła, więc ja sobie w maśle to rozpuszczę i później się obtacza te batoniki w czekoladzie i chyba znowu się mrozi, muszę to jeszcze sprawdzić, pokażę Wam efekt końcowy. I jednak jest napisane, że żeby obtoczyć te batony w rozpuszczonej, ostudzonej czekoladzie, także nie trzeba ich już później wkładać do zamrażarki, natomiast przechowywać w lodówce. Nie chcę mi się statywu wyciągać, także Wam tylko po prostu pokażę efekt końcowy i tyle. Słuchajcie, tak to wygląda. Te pierwsze mi się łatwiej obtaczało, bo jakby mogłam zanurzyć całe w garnuszku. No, z jednej strony widelec, z drugiej łyżka i spoko. Natomiast te ostatnie już tak wyglądają gorzej. Natomiast jednego zjadłam. I takiego, wiecie, co sobie w sumie na sam koniec jakby wybrałam tą czekoladę z tego garnuszka. I pyszne to jest. Chociaż następnym razem chyba dodam tak pół łyżki miodu do tej masy serowej. Ale to tak zależy. Ja jestem chyba trochę uzależniona od cukru. Bo nie jest to bardzo słodkie. Ale dla mnie też jak coś jest z czekoladą, to też nie potrzeba tego cukru, ale chyba dodam. Dodam trochę miodu następnym razem, bo myślę, że będę następnym razem to robić, dlatego że to jest szybkie. Zjadłam jednego i myślę, że to zaspokoiło na razie moją chęć na słodycze. I no, powiem Wam, że polecam. Zaraz Wam powiem, skąd pochodzi przepis, bo nie pamiętam. Wiem, że z Instagrama, ale nie jestem pewna z jakiego konta. Dobra, już wiem. In my kitchen podłoga.pl. Jak nie zapomnę, to podlinkuję, ale pewnie zapomnę, więc Wam mówię. Wyłączyłam lampę, bo tam w tej lampie to tak wyglądało dziwnie, tak sterylnie. A teraz Was zapraszam na dalszą część filmu i to będzie zlepek różnego mojego gotowania na przestrzeni ostatniego prawdopodobnie pół roku. Cześć, wróciłam wczoraj z wakacji. Nie mam nic za bardzo w domu takiego w lodówce, a też nie mam za bardzo czasu iść na zakupy, ani nawet za bardzo też ochoty. Ale kiedyś kupiłam takie płaszczyki w Auchan, tak mi się wydaje, w Auchan, z soczewicą i grzybami. Tutaj godzinkę się gdzieś robi, trzeba to, ten farsz ugotować i do ciasta dać chyba wodę, olej, no coś tu będę kombinować, zobaczymy jak to wyjdzie i czy będzie smaczne. Dosyć ma krótką datę ważności, więc myślę, że skład jest fajny, bo to zwykle tak jest. No i tak w sumie nic tutaj nie ma sztucznego, więc okej. Dobra, to ja się zabieram za robienie. Tak to w środku wygląda, to jest farsz. I tutaj jest ta mieszanka na ciasto. Też w sumie jestem ciekawa, ile tego wyjdzie. A tutaj jest ryż, bo ja nie wiem, dlaczego tak jest. W zeszłym roku było dokładnie tak samo, albo gorzej trochę, bo pokazuje mi się taka kropelka na telefonie, że port do ładowania został zalany. Nie wpadł mi telefon nigdzie ani nic, ale no, mogłam mieć jakieś wilgotne rzeczy w torbie. Jakiś strój kąpielowy czy coś, więc trzymam go w ryżu, bo jest w miarę ten telefon taki no, nowy i nie chciałabym, żeby mu się coś stało. Także tutaj jest ryż wsypany. W zeszłym roku dało radę, a telefon wpadł mi do morza. I dało radę, ale ten wyświetlacz jednak tak do końca nie działał, więc wymieniłam właśnie na ten telefon. Dlatego no, nie chciałabym tego co roku powtarzać. Ja w ogóle bardzo lubię ciasto drożdżowe jeść. Nienawidzę go robić i po prostu nigdy go nie robię. Czasami kupuję te gotowe mieszanki, bo i raz sobie już tak zepsułam mikser, no ogólnie nie potrafię tego robić, zawsze mi się to tak klei i potem tak wyglądają moje ręce.
Połowa tego testa się marnuje, bo gdzieś tam muszę je odskrobać od tych rąk. Po prostu strasznie mnie to wkurza i coś robię źle ewidentnie, ale nie wiem co, bo czy daję więcej wody, czy daję więcej mąki, to i tak to ciasto mi się zawsze klei i wkręca mi się do robota, więc muszę to robić ręcznie, a jak widać mi to nie wychodzi. Ciasto się nawet ładnie rozwałkowało, także jestem zadowolona. Ja nie mam stolnicy, ale mam taką większą deskę, więc na tej desce. Tutaj jest farsz i ten farsz tam no, jest jakoś tak to powiedziane, że trzeba to przekroić tak wzdłuż, wysmarować farszem, zawinąć w rulon i poprzekrawać, także tak spróbuję zrobić. Tak to na razie wygląda. Nie udało mi się to tak, jakbym chciała. I powiem wam, że na wyjeździe poznaliśmy kilku bardzo miłych obcokrajowców, którzy w ogóle nam nie wierzyli, że jesteśmy z Polski, bo w ogóle nie przeklinaliśmy. Ale teraz jak zwijałam te rulony, to zdarzyło mi się parę razy przeklnąć. Nawet ładnie to wygląda. Zrobię do tego jakiś sos pomidorowy. Najlepiej byłby barszcz, ale nie mam. Więc sos pomidorowy też będzie ok. Próbowałam jednego na sucho. Bardzo dobry. A sos wyszedł mi tak genialny, że po prostu byłby świetny do makaronu, no ale jak już są te pasztety, no to ok. Ja tam dałam no tak 1/3 opakowania biokoncentratu pomidorowego. Małą cebulę, 3 ząbki czosnku, zioła prowansalskie, 1 pomidora, to wszystko na oliwie podsmażyłam i później dolałam ciutkę wody i zmiksowałam, ale tak wiecie, żeby były grudki. Naprawdę sos mega genialny.